miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Zauważcie, bracia, że w tym adresie, pod który ma trafić anioł Boży, jest oczywiście mowa, jak wspomnieliśmy, o tej ziemi świętej, Galilei, Nazarecie. Ale pośród tych danych adresowych Łukasz bardzo mocno zapisuje jedną cechę Maryi, która nie jest jej adresem, ale jakby jej cechą, jej osobowości, jej postawy. To jest jej dziewiczość. Nie opisuje ją pobożności, nie opisuje, że posłał Pan Bóg anioła do kobiety, która była bardzo wierząca, że była pokorna. Ale Łukasz aż dwukrotnie w tym adresie podkreśla dziewiczość Maryi, że ona jest dziewicą. Jakby ta cecha była szczególnie fundamentalna dla wszystkiego innego. Kiedy pytamy, dlaczego akurat wybrał Bóg Maryję, powiedzieliśmy sobie, że ona jest ziemią żyzną. Powiedzieliśmy, że urodzajna ziemia to taka, która jest ziemią czystą, na której nie ma cierni, chwastów i tylko taka ziemia może przynosić dobre owoce. I może właśnie dlatego ta dziewiczość w rozumieniu czystości. Zobaczcie, Kościół do dzisiaj, a może szczególnie dzisiaj, z tą dziewiczością Matki Bożej ma wielkie kłopoty. Przekonajcie dzisiaj młodych do cnoty dziewiczości. Nieraz się kłócą z nami. Jak to możliwe, żeby Matka Boża mogła być dziewicą? A w ogóle po co to? Może to nie jest istotne w ogóle? A dzisiaj, w dzisiejszym świecie, gdzie panuje moda na nieczystość, gdzie dziewicę się wyśmiewa, kiedy się mówi o tym młodym dziewczynom, że miałyby być czyste i dziewicze, to nie jedna wam się zaśmieje w oczy i powie, co ksiądz gada w dzisiejszym czasie, co ksiądz nie ogląda filmów, seriali, co to dzisiaj za dziewczyna, która chciałaby być dziewicą. A my konsekwentnie bronimy tej prawdy, że tak jest. Inni, co mądrzejsi, zaczynają nam mówić, to niemożliwe, tak biologicznie, żeby kobieta mogła urodzić dziecko, począć je i zachować swoje dziewictwo. A my ciągle podkreślamy to jako głęboką prawdę wiary. Maryja jest dziewicą. Bóg ją zachował w dziewiczości. Kościół do tej prawdy o czystości Maryi dokłada jeszcze dogmat wiary o niepokalanym poczęciu. Kiedy Matka Boża właśnie w czasach ogłoszenia tego dogmatu o niepokalanym poczęciu objawi się Bernadecie w Lourdes, to kiedy Bernadetka spyta, kim jesteś, piękna Pani, to Maryja powie jako swoje najważniejsze imię, przedstawia się jej. Ja jestem niepokalane poczęcie. I Kościół dalej tego broni. Mimo że nam mówią, że to nie da się utrzymać biologicznie, medycznie, że w dzisiejszych czasach młodym mówić o dziewiczości, to jest jakby gadanie z księżyca. A my bronimy. Dlatego, że i tak jest napisane, ale nie tylko dlatego. Dlatego, że wierzymy, że w tej dziewiczości jest przesłanie dla nas i dla całego świata, że ziemia urodzajna jest tylko wtedy, kiedy jest czysta. Bo dziewiczość to nie tylko jakiś seksualny sens czystości, ale czystości w ogóle. I zauważcie, że Łukasz podkreśla tę dziewiczość Maryi. Podkreśla czystość. I właśnie o tej czystości chciałbym, żebyśmy trochę pogadali również w naszym kapłańskim życiu. Bo my też przez Boga jesteśmy zaproszeni do czystego życia. I powiedzmy sobie, dlaczego ta czystość jest Bogu potrzebna? Czystość kapłanów, czystość ludzi wierzących. Oczywiście najpierw ze względu na Boga. Pamiętacie treść jednego z błogosławieństw. Błogosławieni czystego serca,
bo oni Boga oglądać będą. Tu nie chodzi tylko o jakąś czystość ascetyczną. Tu nie chodzi tylko o jakąś wstrzemięźliwość seksualną, żebyś pokazał światu, jaki tu jesteś bohater, bo obronisz swojej czystości. Tu chodzi o Pana Boga. Bo tam, gdzie jest brud, tam jest trudno oglądać Boga. Dlaczego ludzie dzisiaj mają trudność w oglądzie Boga? Nie chcą na Boga patrzeć, bo są nieczyści. Ich nieczystość sprawia, że zatracili zdolność oglądu Boga. Bo błogosławieni, szczęśliwi, czystego serca. I tak samo ta nieczystość może w życiu księdza sprawić, że właśnie ta jego komunia z Bogiem, jego ogląd Boga będzie głęboko zanieczyszczony. Diabeł jest zainteresowany nieczystością ludzi. Dlatego, nie tylko dlatego, że ta nieczystość już jaka sama materia jest niefajna, ale że jak ludzie będą nieczyści, jak ludzie będą wyśmiewać dziewiczość, jak księża nie będą troszczyć się o czystość, to w pierwszym rzędzie będą mieli szalone kłopoty w oglądaniu Boga. Bo, jak to mówili święci, to nie jest tak, że słońce Pan Bóg przed nami zakrywa. Ta łaska Boża ciągle świeci. Tylko jak te szyby w tych oknach byłyby brudne, to choćby nie wiem, jakie słońce na zewnątrz biło, to ono do duszy nie wejdzie, bo jest brud. I ludzie będą odchodzić od Boga i będą żyć w ciemności. Jak i im bardziej będą nieczyści. Nieczysty ksiądz też sprawia, że jego dusza jest jakby taka nieprzepuszczająca tej łaski Bożej. I dlatego ten nieczysty ksiądz musi się chować z nieczystością. I chować i przed Bogiem, i przed ludźmi. Ale zauważcie, że o tej dziewiczości Łukasz pisze też w bardzo konkretnych kontekstach, jakby w dwóch kierunkach. Dlaczego dwa razy powtarza, że do dziewicy przyszedł anioł? I najpierw mówi, przyszedł anioł do dziewicy imieniem Maryja. Imię to jest godność. Dawniej się tak w Polsce mówiło. Jaka jest Pana godność? Czyli jaka jest Pana imię i nazwisko? Ale godność to było coś więcej niż tylko imię i nazwisko. To jest godność człowieka. I kiedy Łukasz pisze, że anioł przyszedł do dziewicy o godności Maryja, to chce powiedzieć, ta dziewiczość nadaje godność Maryi. Jej godność, jej szlachetność. Ludzie, którzy są nieczyści, tracą godność. Dzisiaj już ta godność jest mocno obniżona, ale pamiętamy z jakąś brakiem godności mówiono o prostytutkach, o tym, które handlują swoim ciałem. One były niegodne kobiety, bo były nieczyste, traciły swoją godność. I dzisiaj ludzie tracą swoją godność, kiedy są nieczyści. Zachowują się czasem jak zwierzęta. Potrafią chodzić po ulicach i wstydzą się swojej wiary, wstydzą się przeżegnać, a nie wstydzą się pokazywać swojej seksualności, swojej nagości. Urządzają parady, w których pokazują swoją grzeszność, wyuzdanie. I czujemy, jak diabeł się z tego śmieje. Bo ludzka godność to jest jakaś skromność, czystość, dziewiczość. I dlatego Łukasz pisze o tej dziewiczości w kontekście imienia Maryi. Godności Maryi. Ona zachowała swoją ludzką, kobiecą godność, dlatego że jest czysta. Gdyby się zabrudziła, miałaby skazę na swojej godności, splamiłaby swoje imię. I zobaczcie, my też się szczycimy godnością kapłańską. Powiemy dzisiaj sobie o ważności, o godności księdza. I każda nieczystość księdza to jest jakby wielki uszczerbek godności kapłańskiej.
Każdy grzech nieczysty, który się publikuje teraz na świecie, ciągle się pokazuje, opisuje w gazetach. Dlaczego tak ludziom zależy, żeby opisywać każdy brud kapłański? Bo się uderza w godność księdza, w jego dobre imię. I to, zobaczcie, na gruncie nieczystości. A drugi kierunek tej dziewiczości Maryi, o której pisze Łukasz, to podkreśla, że tej dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. I znowu chce pokazać Łukasz, a przez niego Pan Bóg, że to nie jest tylko prywatna godność Matki Bożej, że nie chodzi tylko o jej dobre imię, ale jej czystość ma wpływ na innych. Jej dziewiczość jakby rozlewa się na czystość innych, choćby współmałżonka Józefa. I Pan Bóg chce nam powiedzieć, twoja kapłańska czystość jest oczywiście sprawą twojej godności, twojej świętości osobistej, twojego zbawienia, ale to nie jest tylko twoja prywatna sprawa. Bo twoja kapłańska czystość to jest też sprawa czystości innych ludzi. Tych, z którymi się spotykasz. Tych, wobec których jesteś świadkiem. I dlatego o tej czystości dzisiaj tak trudno się mówi i ona jest tak mocno uderzana. Dlatego, że ma takie znaczenie. Błogosławieni czystego serca. Jak będziecie brudni, to będziecie mieli kłopot z oglądaniem Boga. Będziecie uciekać przed Bogiem. Uciekać od Boga, a może w konsekwencji od kapłaństwa, od świętości. Jak będziecie nieczyści, to zanieczyścicie świat i innych ludzi i utracicie swoją godność. I dlatego tak bardzo ważna jest ta nasza troska o czystość i bardzo Bogu jesteśmy potrzebni jako kapłani czyści, zachowujący celibat, troszczący się o tę czystość. Ale w tym rozważaniu chcę, żebyśmy tak dzisiaj się zatrzymali właśnie na tym Józefie. Bo zauważcie, jest mowa, że anioł poszedł do dziewicy i w pierwszym zaraz rzucie jest napisane, że tej dziewicy poślubionej przez Józefa. My jesteśmy mężczyznami. Józef to patron nas wszystkich mężczyzn. Poza tym rzeczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no tak, dziewica Maryja, niepokalana, jest obdarzona od z góry przez Boga tym przywilejem niepokalanego poczęcia. A on, Józef, wiecie, że z tym Józefem i z jego czystością wcale nie jest taka oczywista sprawa. Z pewnością nigdy Kościół nie ogłosi, że jest niepokalanie poczęty. Właściwie w apokryfach są różne podania co do jego czystości. Jedne teksty z krztaro chrześcijańskie absolutnie nie mają wątpliwości, że Józef był mężem sprawiedliwym i czystym. Ale są takie apokryfy, które mówią, że Józef, kiedy poślubił Maryję, był wdowcem. Był już po jakimś małżeństwie. Nie znamy faktów historycznych. Kościół jakby nie definiuje jego czystości jakimś dogmatem wiary. Wierzy, że był czysty, że był sprawiedliwy. Ale chcę, żebyśmy się zatrzymali przy takim wezwaniu pięknie sformułowanym. Wierzę, że mocno przez Ducha Świętego. W litanii do świętego Józefa, jak może pamiętacie, przynajmniej tak to brzmi po polsku, tam, gdzie mowa jest o czystości Józefa, mówimy i modlimy się przez przyczynę świętego Józefa trzema słowami. Praczysty stróżu, przeczysty stróżu dziewicy. To są bardzo ważne trzy słowa. Chciałbym je wam zadać do jakiejś refleksji. Dlaczego po pierwsze w tej litanii do świętego Józefa mówimy przeczysty? Dlaczego nie wystarczy powiedzieć czysty po prostu? Co to jest ta przeczystość? Przeczystość to jest jakby praczystość. Że Józef tej czystości pilnuje od samych początków. Pilnuje już w samych drobnych rzeczach. Jest sprawiedliwy w swojej codzienności. Troszczy się o swoją czystość w rzeczach najdrobniejszych. I to jest ta praczystość, przeczystość. Że my nie możemy tylko zajmować się swoją czystością wtedy, kiedy już wpadniemy w takie bagno,
że trudno nam jest się z niego wyciągnąć. Kiedy już tak się zabrudzimy tą nieczystością, że jest afera w Kościele, ludzie się dowiedzieli, to wtedy reagujemy. Wszystkie pewnie te najtrudniejsze, najbrzydsze przypadki kapłańskiej nieczystości, które są jak paliwo dla bezbożnych i antyklerykalnych środowisk, to są przecież czubki góry lodowej. Jeśli u nas w Polsce na południu, w bliskości naszej diecezji, jak śnieżyca poszła fala o aferze orgii seksualnej jakiegoś kapłana, który sprowadzał sobie męskie prostytutki, to myślicie, że dopiero wtedy to się zaczęło? Że gazety zaczęły pisać? Ta jego nieczystość, te jego problemy z czystością miały swój o wiele wcześniejszy początek. Bo te afery, o których piszą i którymi karmią się źli ludzie, na użytek właśnie przeciwwagi Boga, to są tylko czubki góry lodowej. Przecież one się nie wzięły tak nagle. One zaczęły się z braku troski o tą przeczystość, praczystość. I dlatego, kiedy modlimy się za przyczyną świętego Józefa o naszą kapłańską i męską czystość, to mówimy przeczysty. Przeczysty, czyli pilnujący siebie i dbający o czystość w rzeczach drobnych. Bo jak wyrwiesz drobne chwasty, to wyrwiesz je dość szybko. Ale jak pozwolisz, żeby urosły, żeby te grzechy nieczyste, te relacje, uzależnienia się rozwinęły, to się nie dziw, że potem nie umiesz ich wykorzenić, nie umiesz ich wyrwać. I kiedy mówimy przeczysty Józefie, to prosimy go, żeby ta czystość i ta troska o czystość już była u początku. I to jest ta czystość u początku, choćby od tego, co oglądamy, bo od obrazów. Pamiętacie wielki grzech króla Dawida, który doprowadził do zabójstwa bohaterskiego Uriasza? Zaczął od tego, że wyjrzał przez balkon, obejrzał sobie Betrzebę i poszło jak lawina. Nie zareagował na przeczystość, na ten pierwszy brud. I właśnie ta przeczystość to jest jakby nasza praca na przedpolu. Zanim wejdziesz w jakieś bagno, to nie wchodź. To zobacz, co ty oglądasz. Bo wielka nieczystość może się zacząć od pornografii, od jakichś obrazków w mediach społecznościowych, w internecie. Wydaje ci się, że jeszcze nad tym panujesz, ale nie znasz granic. To nie lepiej wyrwać to i odciąć na początku. To jest ta praca z tym, o czym rozmawiamy, co czytamy, czym się interesujemy, jakie dowcipy sobie opowiadamy i w jakich mamy upodobania. To jest jakby praca nad swoją przeczystością. To jest trochę taki przegląd kontaktów, jakie mamy z drugimi, choćby kontaktów z kobietami. Pamiętacie, z jaką ostrożnością o relacjach z kobietą mówili choćby ojcowie święci, ojcowie pustyni? Pewnie znacie taką historię z apoftegmatów, jak to pytano jakiegoś mnicha, czy możliwy jest czysty związek duchownego z kobietą, a ten odpowiada, choćby on był ascetyczny i starty na popiół, a ona czysta jak łza, to muszą uważać. Bo jak się popiół ze łzą zejdzie, to będzie błoto. I dlatego trzeba uważać. Zobaczcie, pierwsze jak kontakty. To nie jest oczywiście jakaś sztywność, jakieś poniżanie i separowanie kobiet. Ale jesteśmy facetami. I przejrzyj swoje kontakty, rodzaj tych kontaktów, sposób. Może ci się wydaje, że ona jest czyściutka jak łza, a ty jeszcze ciągle ascetyczny jak popiół. Ale żeby z tego błota nie było. Zobaczcie, ile jest różnych rzeczy, gdzie jak nie zareagujemy na początku, to potem może być już góra lodowa tego brudu i utraty godności za utraty oglądania Boga. I dlatego mówimy przeczysty. Przeczysty. A drugie słowo w tym wezwaniu to jest stróżu. Czyli stróżuj, czyli pilnuj.
Nikt z nas w żadnym momencie swojego kapłaństwa nie jest automatycznie czysty. Nikt nie jest. Pamiętam, jak nasz pierwszy metropolita częstochowski lubił głosić kazania do księży emerytów. I byłem zdziwiony, kiedy jeden z tematów to był czystość i zachowanie celibatu do księży po 50 roku kapłaństwa. I czasem go pytałem, ekscelencjo, tak do takich starszych księży jeszcze o celibacie? A on mówił, a co ty myślisz, w starym piecu tam nieźle grzeje, wiesz? I mówi, trzeba im też mówić o czystości. Nie ma takiego czasu, kiedy jesteśmy spontanicznie czyści. Święcenia nas nie uczyniły z automatu czystymi. Pilnuj serca, dlatego mówimy przeczysty stróżu. Pilnuj serca, czyli bądź stróżem swojej czystości. I w 5 roku kapłaństwa, i w 1, i 20, i 40, i już bardzo dużo dalej. Pilnuj serca, bądź stróżem swojej czystości. Oczywiście jak stróżować? Pewnie każdy zna swoje sposoby. Święty Benedykt z Nursi w swojej regule życia zakonnego pisał o dwóch rzeczach, które się absolutnie sprzeciwiają nie tylko czystości, ale co się sprzeciwiają w byciu chrześcijaninem. Pierwsze mówił, co się sprzeciwia i co cię doprowadzi do nieczystości, to jest lenistwo. Szeroko pojęte. Dlatego u Benedykta jest to módl się i pracuj. Bo lenistwo, ludzie z nudów grzeszą czasem. Ludzie z tego, że nie mają co robić, wymyślają sobie przeróżne uciechy. I dlatego lenistwo. I warto się przyjrzeć swojej pracy. Ja wiem, że jesteście szalenie pracowici. Ale warto sobie tak uczciwie powiedzieć o swojej pracowitości. Pamiętam, jak kiedyś przyszedł do mnie jakiś wikary, jako do biskupa, że on chciałby zmianę, bo jest tak przepracowany na swojej parafii. Ja mówię, dobra ksiądz, siadaj. Biorę kartkę, piszemy, jakie ty masz zajęcia. I tak mi mówi, no, mam katechezę przed chrzcielną. Co tydzień? Nie, raz w miesiącu. No dobra, 40 minut. A potem co masz? No, grupy do bierzmowania, aż 4 cięże biskupie. No ale to co? 4 godziny w tygodniu, tak? No nie, w jednym tygodniu jedna grupa, w drugim druga. No to godzina, tam to było na miesiąc, to na tydzień. Miał 8 godzin katechezy. No i biedny, liczymy i się nie możemy dniówki doliczyć. Ja mówię, no chłopie, no ale co jeszcze robić? No jak to, a msza? Pół godziny dziennie. No jeszcze czasem usiądę kwadrans przed tym do spowiadania. Ja mówię, a spróbuj się porównać ze swoim kolegą, który haruje w korporacji. I zarobię jeszcze mniej niż ty. A ty jesteś zmęczony przez to biskupa, żeby ci zmienił placówkę, bo jesteś tak zapracowany potwornie. Ale ja go trochę rozumiem. To tak jak czasem bezrobotni czują się bardziej zmęczeni niż ten, który ciężko haruje. On się tak czuje zmęczony i spróbuj go po jakimś okresie bezrobocia do czegoś zatrudnić. To jest tak zmęczone pół godziny katechezy dla chrzcielnych, że go to wykańcza cały tydzień po prostu. Ale zobaczcie, Benedykt mówi lenistwo. Ludzie czasem z dobrobytu. A drugą rzecz, o której pisze Benedykt w regule, która jest u źródła jakby też nieczystości, on to nazywa takim słowem krapula. Trudno je przetłumaczyć na polski z łaciny. Krapula to jest taka sytość aż do zniechęcenia. To jest sytość. Zobaczcie, dlaczego my mamy kłopoty z ludźmi w takich nowoczesnych cywilizacjach. Im więcej bogactwa, im więcej sytości, to ludzie aż bez opamiętania chcą jeszcze więcej. Mają całkiem super samochody, ale gdzie sąsiad ma droższy? Sprowadził z Niemiec lepszy. To on już jest nieszczęśliwy. Bo ma kurka najnowszy model Opla, ale tamten BMW sprowadził. Jak tu być szczęśliwy? Bo po prostu sytość rozwala ludzi. Biskup mój świętej pamięci z Łowicza, biskup Józef Zawitkowski, już tak nawet na tych wszystkich genderowców mówił, wy to już nawet po ludzku grzeszyć nie umiecie. Musicie sobie nieludzkie grzechy wymyślać nawet. Z tej sytości to już nawet nieczysto nie umiecie być po ludzku, tylko ze zwierzętami, z innymi. No bo to sytość. To tak jak cukierki człowiek je i już go mdli, ale jeszcze musi wziąć jednego. I to Benedykt mówi, w
właśnie to, takie, jak to polepszacze, które dokładają do cukierków albo do chleba, żeby jeszcze, jeszcze jeść. I zobaczcie, to się sprzeciwia. I to jest z pornografią, tak, z uzależnieniem. Wydaje ci się, że zaczynasz niewinnie, że smakujesz jeszcze. Ale potem cię to wciąga. I więcej, już wiesz, że cię rozwala. Już cię głowa boli, kac cię rozwala następnego dnia. Ale jeszcze na klira i coś tam. I to jest sytość. I to jest to, co też rozwala naszą nie... Brak po prostu tej wstrzemięźliwości, prostoty. I to jest, nie wiem, pewnie u was jeszcze w mniejszym zakresie, ale u nas w sytym polskim kościele i społeczeństwie. To księże rozwala. Brak jakiejś ascezy, brak jakiejś pracy nad sobą. Nie ze złych intencji, wcale nie w jakimś złym celu, ale tak kroczek po kroczku nagle się budzisz w bagnie i potem się dziwisz, ale afera, no przecież nikt o tym nie wiedział. To bagno wydawało się jeszcze z gruntem pod nogami, a potem cię całego opanowało. I to mówi Benedykt, zresztą podstawowa jego zasada to jest reguła życia. I myślę, że zobaczcie, my księża, którzy żyjemy w diecezji, bardzo często w pojedynkę. Kościół to jest taka dziwna, mówiąc językiem świata, firma, w której tak naprawdę najważniejsza jest autoformacja każdego z was. Co ja, biskup? Choćbym jeździł kilometrami co tydzień, odwiedzał was i powinniśmy to częściej robić, obyśmy robili. Ale tak naprawdę to wy się formujecie sami. To wy pilnujecie swojego życia, swojej reguły życia. Co was biskup upilnuje? Nawet co ludzie do końca was upilnują? Należycie do tych bohaterskich księży, którzy czasem pracują w bardzo małych wspólnotach i musicie sami być dla siebie regułą, sami siebie pilnować. I to jest bardzo trudne zadanie. Jeśli tu się dzieliłem, jak mamy w diecezji oprócz jednego zbuntowanego pustelnika, jeszcze jednego prawdziwego pustelnika, który już 27 lat żyje w lesie. Oczywiście wychodzi tam, a to ludziom pomoże w gospodarstwie, a to codziennie idzie 6 kilometrów na mszę do kościoła parafialnego ze swojego lasu. Kiedy teraz go odwiedziłem we wrześniu, tak gadaliśmy sobie o jego życiu, on mi mówi ciągle, nawet po 27 latach, najtrudniejszą robotą, jaką mam do zrobienia, to pilnować siebie. Mnie tu nikt nie kontroluje w tym lesie. Ja mógłbym tu spać, mógłbym nic nie robić, mógłbym się nie modlić, mógłbym się zapuścić. I pilnuję, czy pada deszcz, czy świeci słońce, wstaję o tej konkretnej godzinie. Podzieliłem sobie rytm życia, że tu jest ciężka praca, tu modlitwa. Gdyby nie ta reguła, mówi mi ten pustelnik, to bym się wykończył. Chyba w diecezji wrocławskiej, przyniosłem taką książeczkę, w diecezji wrocławskiej księża wspólnie pod oczywiście opieką swoich biskupów opracowali sobie regułę życia presbiterów. I każdy presbiter we Wrocławiu dostaje taką, czy przestrzega, to już jego sprawa, ale dostaje, żeby sobie przypomniał. I tutaj jest między innymi w tej regule życia presbiterów jakby bardzo mądrze napisane, że oczywiście to nie chodzi o reguły zakonne, jakieś sztywne przepisy, ale o taką swoją regułę. Bardzo fajnie jest w tej regule napisane, że nawet nie miejsce, nie przestrzeń jest ważna, ale pewien czas tej reguły. Że powinniśmy mieć jakąś regułę w ciągu dnia, że w tej regule rzeczywiście najważniejszym punktem niech będzie Eucharystia, gdzie budzę się i myślę o niej, gdzie będzie modlitwa, adoracja, spotkanie ze Słowem. Oczywiście musi być i dobra kawa ze znajomymi i coś, co jest moim hobby, ale mieć regułę tygodnia, że niedziela to rzeczywiście dla mnie będzie dzień pracy takiej kapłańskiej i cały tydzień pracuję jakby na tą niedzielę, bo wiem, że w niedzielę spotkam się z ludźmi. Że to jest jakaś moja mała reguła miesiąca, że sobie w tym miesiącu już systematycznie zaplanuję, kiedy pójdę do spowiedzi. Może jeden dzień sobie wypracuję taki trochę wolniejszy, żeby był takim moim prywatnym dniem skupienia. Tutaj pięknie jest opisane na przykład o tym, jak się budzić rano, że to jest najbardziej bohaterska chwila dla księdza,
że Bóg cię wzywa, czy wstaniesz, czy powiesz, a pośpię sobie jeszcze. I tego typu małe, drobne rzeczy. Zobaczcie, można by powiedzieć, no, skrupulanstwo, reguły i tak dalej. Ale jak już zabraknie nam jakichś wewnętrznych motywacji, jak mamy swoje jakieś dobre reguły. Ale zobaczcie, to jest to, co mówimy o Józefie. Przeczysty, stróż, czyli pilnuj serca. Twoje serce nigdy nie jest spontanicznie czyste. Jesteśmy grzesznikami. Jak przestaniesz pilnować, to się możesz obudzić w bagnie. Ale chcę jeszcze króciutko zwrócić uwagę na to trzecie słowo. Przeczysty stróż dziewicy. Nasz celibat, nasze życie i troska o czystość, to nie jest sprawa tylko naszej ascezy. To jest element prorocki w dzisiejszych czasach. Świat ten brudny, ten nieczysty, ten genderowy świat potrzebuje proroków czystości. Kiedy doszły do Polski te zastraszające 20 parę lat temu informacje z Ameryki o diecezjach, w których olbrzymie grupy księży dokonywały seksualnych nadużyć z udziałem nieletnich, chłopców i dziewcząt. Ja byłem duszpasterzem akademickim. Studenci przybiegali zadziwieni, czytając w gazecie, jak to księża takie świństwa mogli robić? I to w takim zakresie? Myśleliśmy wtedy w Polsce, my księża też, że to nas nie dotyczy, to pewnie ci kapitaliści z Ameryki są tacy nieczyści. Szybko się już okazuje, że my też mamy wiele na sumieniu i też dajemy mnóstwo paliwa w zakresie nadużyć. Ale z tamtego czasu zapamiętałem takie spotkanie ze studentami. Jak po takiej dyskusji jeden z chłopaków wstał i tak do mnie mówi, ojcze, to jest mistrzostwo świata diabła. Bo my się możemy denerwować na wasze kapłańskie, nie wiem, bogactwo, samochody, ale tak naprawdę sami tego chcielibyśmy mieć. Może się denerwujemy na to, że, nie wiem, niedokładnie sprawujecie liturgię, że moglibyście być pobożniejsi. Bo chcielibyśmy, jak idziemy do kościoła, spotkać męża duchownego. Ale pamiętam, jak ten chłopak mi mówił, ale dotknięcie spraw czystości, cielesności, ustawienie księdza jako wroga naszej czystości, seksualności. To mówił mi ten chłopak, to jest strzał w dziesiątkę diabła. Dlatego, że my gubimy się, my młodzi. My sobie nie radzimy z tą czystością. Przy tym zalewie seksualności i brudu szukamy takich ludzi, takich kierowników duchowych, którzy będą dla nas świadkami tego, a właśnie, że się da. Da się być pięknym człowiekiem. Da się upilnować tych namiętności. I jeżeli świat nam powie, że ksiądz nie tylko ci w tym nie pomoże, ale cię może skrzywdzić, to my od was odejdziemy. I zobaczcie, jak tę sferę wykorzystuje dzisiaj z naszym udziałem. Mówię naszym, uogólniając. Jak wykorzystuje dzisiaj diabeł i świat przeciwko nam, bo to jest mistrzostwo świata diabła. Nie wiem, czy zdarzało wam się, mimo że w Polsce się mówi, że my biskupi, to nie chcemy rozmawiać z ofiarami. Rozmawiamy wszyscy. Tylko nie biegniemy do gazet i nie piszemy w mediach społecznościowych, że rozmawiamy. Chcemy tę rzeczywistość utrzymać w dyskrecji, choćby ze względu na te ofiary. To nie jest chowanie pod dywan. Tylko to są delikatne rzeczy. Trudno, żebyśmy o nich krzyczeli na cały świat. Ale zdarzają się takie rozmowy, które nawet biskupa ustawiają trochę do pionu. Choćby przykład jakiejś dziewczyny, która została wykorzystana przez księdza. Ona przychodzi i wprost mi mówi, proszę księdza, biskup się orientuje, że przecież na niejednej dyskotece, na niejednej zabawie, niejeden chłopak mnie obmacywał. Ale to nie miało dla mnie większego znaczenia. Ale kiedy chodziłam do spowiedzi, kiedy poddałam się kierownictwu duchowemu księdza, właśnie po to, żeby mi pomógł, żebym mogła przejść czysto przez życie, przez ten zalew brudu, to on nie tylko mi nie pomógł,
ale mnie skrzywdził. I wszystko mi się zawaliło. I życie, i wiara, i Pan Bóg. Zostałam kompletnie skrzywdzona i sama. Bo to było coś dużo głębszego. Że człowiek, który w imieniu Boga miał mnie przeprowadzić przez tą brudną rzekę, sam jeszcze mnie ubrudził i skrzywdził. Zobaczcie, dlatego się modlimy do świętego Józefa, żeby on był stróżem nie tylko własnej czystości, ale zachowując własną czystość, stał się stróżem dziewicy, stróżem czystości młodych ludzi. Tak oni się mogą wydawać ubrudzeni w tym morzu brudu, ale oni sobie nie radzą. Zalewani propagandą rozwiązłości, gdzie się wyśmiewa czystość, potrzebują proroków czystości w nas, w księżach. I dlatego jest to tak bolące i jednocześnie tak mobilizujące do tego, żebyśmy walczyli o tę czystość. Przeczysty stróżu dziewicy, święty Józefie, módl się za nami. Amen.